Dramatyczna sytuacja jest też w gminie Gorzyce. Pomimo, że mieszkańcy, strażacy i wojsko przez całą noc walczyli o utrzymanie wałów, to niestety nie udało się powstrzymać naporu wody. Ta przerwała wał Wiślany w Zalesiu Gorzyckim i lewy wał na Łęgu. Teraz zalewane są te same miejscowości, które pod wodą znalazły się 2 tygodnie temu. Trwa ewakuacja mieszkańców. Most na Łęgu w Gorzycach. To tu na potrzeby akcji powstał plac, na którym dziesiątki osób tony piasku łopatami przysypywało do tysięcy worków. I zajmiemy się workowaniem. Później jak będzie potrzeba przerzucenia ludzi tam na dalsze odcinki, na wyrwy, to będziemy sukcesywnie przerzucać. Także to są zadania na dziś, na dzisiejszą noc. Zrobimy oświetlenie, będziemy działać przez chwilę. Stąd amfibiami, traktorami worki trafiały tam, gdzie były łatane wyrwy i podwyższane wały. Tylko w umocnieniach Łęgu trzeba było zatkać aż 7 dziur. Jednym z takich transportów udało nam się zabrać na Wiślany wał w Zalesiu Gorzyckim. Nosimy wory od rana i uzupełniliśmy może o jakieś 1,5 do 2 metrów. Także no ciężko będzie. A tam ciężkim sprzętem nie da się wjechać? Wjeżdżał tam koparką, co z jednej strony wału dojeżdża, ale te worki zaczęły nam się rozsuwać i nosimy wszystko ręcznie. Z traktora na drezynę, torami jak najbliżej wałów i dalej na plecach 100-150 metrów. Strażacy nie przestali nosić worków nawet wtedy, gdy zaczęło padać. Pracowali bez przerwy, bo do zabezpieczenia mieli około 70-metrową wyrwę. Ludzie są zmęczeni, cały dzień upały, teraz przyszły ulewy. Staramy się jak możemy. Wał mamy prawie odbudowany, jednak woda nas goni. No i może być ciężko. Sytuacja może być ciężka. Woda się podnosi? Woda się ciągle podnosi. Założyliśmy folię na wał, uszczelniamy. No ale sami widzicie, ludzie są zmęczeni, także no może być różnie w tej sytuacji. A i tak trudna sytuacja pogarszała się z każdą kroplą deszczu. Po tej ostatniej burzy to wygląda nieciekawie. Wszyscy przemoczeni, siła padają, sprzęty nie mogą jechać koło wału, droga przywałowa się obsuwa. Mamy jeszcze no, 20 cm wałów w niektórych miejscach tych odbudowanych. A woda idzie? A woda z lekka przybywa. Mimo zmęczenia pracy nie przerywał nikt. Ile nam się uda, dopóki nas woda nie dogoni.